jestem w Sosnowcu na ulicy 3 maja i tak naprawdę zwróćcie tutaj uwagę, którym to ja pasem tą ulicą 3 maja jadę. A jadę, moi drodzy, pasem prawym. Jadę tak naprawdę po buspasie. Ale jak wiemy, bo chociażby w ubiegłym tygodniu już o tym informowałem, już to pokazywałem na swoim kanale, buspas na ulicy 3 maja w Sosnowcu obowiązuje w godzinach od 5 do 23. Ja jestem tutaj około godziny 3:30, a więc spokojnie mogę sobie po tym buspasie jechać, bowiem on w tym momencie nie obowiązuje. Natomiast poruszając się w godzinach nocnych, czyli pomiędzy 23 a 5 rano, po tym prawym pasem w ciągu ulicy 3 maja, zwracam tutaj uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Zwróćcie uwagę, że przepraszam, że pasy ruchu są tutaj rozdzielone linią ciągłą. Zobaczcie, tutaj cały czas mam ciągłą linię. Czyli gdybym teraz trafił na, nie wiem, pojazd wolnobieżny tutaj się poruszający tym prawym pasem, to z wyjątkiem takich miejsc jak przed chwilą, czyli generalnie niewielu miejsc, o tutaj, gdzie mamy do czynienia z linią przerywaną, no nie miałbym możliwości tak naprawdę zmienić pasa chociażby w celu wyprzedzenia. To jest informacja, myślę, tutaj bardzo ważna, bo znając życie, na pewno byłoby wielu takich, którzy jechaliby sobie tak jak ja, czyli jechaliby sobie tym prawym pasem, następnie pas zmienili bez względu na to, czy jest linia przerywana, czy też nie. Tak więc te właśnie krótkie, przerywane odcinki, chcąc wyprzedzać, musimy je sobie, możemy tylko i wyłącznie je sobie wykorzystywać. Nie możemy naruszać ciągłej linii. Pamiętajcie o tym, jeżeli będziecie tutaj nocą, zgodnie z przepisami, korzystać z prawego pasa, czyli z buspasa w ciągu ulicy 3 maja.